Wow! Wszystko świeci. Is this some kind of graveyard? Nie, to mój pokój streamerski. Zobacz te wszystkie LEDy. Nie, nie gadajcie. O nie, dobrze, już kumam. Jej, dobra, udało się. Too easy. Spędziliśmy tu 15 minut. Too easy. Dobre, too easy. Wioska ukryta w deszczu z Naruto. Typical Eve, no ja mam dyrektywy i się słucham tych dyrektyw, no jestem robotem. Czym tam? Androidem. Dobra. Ubranie Lily odblokowane. Ubranie Adama odblokowane. Great. Dobra, stop. Chwila. Moment, halt. Dobra, sprzęt. Najpierw zobaczmy te kręgosłupy, które dostałem. Szybkość ataku mnie nie obchodzi. Częstsze obrażenia krytyczne, na razie za niski procent. Umiejętność bety, max osłona. Dobra. To te, które mam, zadają obrażenia, jest lepsze. Fajnie, że mogę zmieniać, tylko że nie mam stroju żadnego. Fajnie, że mogę go zmieniać, tylko że nie mam. Mam jakieś inne? L2, R2. Nie. Wyświetl statystyki. Okej. Okay. Zdejmij. Chcecie zobaczyć, co się stanie, jak go zdejmę? Chyba się nie spodziewaliście, że będzie przypominała ludzką postać pod spodem. Ban na Twitchu. Oj, to by było pierwsze wykroczenie. Dobra, baza danych, przewodnik. Nie, te rzeczy mnie aż tak nie interesują. A, tu nie mogę używać skanera, więc rozumiem, że też... Zblokuj? Nie, szybka podróż. Umiejętność. A ulepszenia? Dobra, mam 2 punkty, słuchajcie. No okej. Okay. To jest całkiem ciekawe, ale to muszę wziąć. Marzę o tym, żeby to mieć. Dystans szarżowania i siłę zrywu poproszę, bo bardzo regularnie tego zrywu używam i pewnie ulepszę to jeszcze raz. Ja wiem natomiast, że w tej grze jest taka możliwość, no i oczywiście można chodzić tak jak widzieliście to teraz, że postać jest powiedzmy rozebrana, czyli w swojej, że tak powiem, skórze. Natomiast to daje ogromne minusy, jeśli chodzi o obrażenia, jakie dostaję od przeciwników. W sensie, jeśli chcesz tak grać, to jest naprawdę taki turbo hard mode. Przykro mi. Ja nie jestem... Ja mam 27 lat, ja już widziałem kobiece piersi. Naprawdę nie robi na mnie wrażenia rozbieranie robota w grze. Jestem trochę za stary na takie rzeczy. Znaczy i tak będę ją oczywiście projektował wyglądowo pod to, jak ja lubię, żeby postać wyglądała. Natomiast no nie mam 12 lat, żeby się zachwycać zobaczeniem cycka w grze, no come on. Nie jestem już w wieku, gdzie się szukało kodów na nagość do Tomb Raidera na PSX-a. Na PSX-a, nie? Pierwszy Tomb Raider. Słyszałem, że to mit, ale możliwe, że były takie możliwości. Znaczy w dzisiejszych czasach na 100% są takie mody, które rozbierają Lara Croft, ale... Rozumiem, w sensie... Narracja próbuje... Dobra, na razie idę za nimi. Jedynym sensownym wnioskiem z ich wymian zdań jest to, że oni próbują bardzo nakreślić kontrast pomiędzy tym, jak ludzkie są inne postacie w porównaniu do Eve. Kiedy to było bardzo oczywiste w Nier Automata, jak bardzo robotyczna i nastawiona na cel jest Ubi, tak tutaj Eve jest trochę bardziej ludzka, ale jednocześnie chcą pokazać, że jest dużo mniej ludzka niż reszta. O Boże. Adam, why are the streets so empty? No to nie wiem, no może nic się nie stanie, no zobaczymy. Trzymam kciuki. Jakby mi przerwało transmisję, to pisz. W każdym razie nie będę chodził w roznegliżowany w tej grze, nie ma nawet takiej szansy. Nie jestem zainteresowany utrudnianiem sobie tej gry.
Szczególnie, że ten jej rozebrany strój jest mało atrakcyjny. W sensie, ona nie wygląda jakoś superowo nago. Magiczne krzesło. Posiedźmy sobie, posłuchajmy muzyki. A, właśnie, a propos muzyki. Czy ja mogę włączyć teraz pauzę? Nie, muszę wstać. Tak, żeby pauzę włączyć, trzeba wstać. Czyli idealny moment na to, żeby włączyć pauzę, jakim jest siedzenie, czy akurat bycie w checkpoincie, nie pozwala ci włączyć pauzę. Dlaczego? Pomidor. Eve, here. No czekaj, bo tu wszystko świeci, jest ładne, nie mogę skanować, podnosić rzeczy, ani zwiedzać, bo mnie wołacie, no. Nie róbcie mi tak, jak ja widzę tyle otwartej przestrzeni, to chcę się przejść, chcę pooglądać, chcę pozwiedzać, chcę poeksplorować, podnieść rzeczy, może za jakiś wodospad wejść, pogadać z postaciami, dostać misje poboczne. A wy mi dajecie wielką przestrzeń i mówicie, chodź za mną. Co nam? Nie, nie chcę umiejętności, czemu ja to kliknąłem? Tu chciałem być, bo tutaj się ulepsza fajne rzeczy. O, na przykład broń. No i mamy jeszcze więcej siły ataku. Doskonale. O to chodzi. O to chodzi. Dobra, siadać już nie muszę. Idę stąd. O kurde. Panowie i panie. No tutaj to już naprawdę mogli się tak nie starać z seksualizacją postaci. Że ta Walkiria to mogłaby być bardziej ubrana. Serio. Już trochę wygląda jak postać z... Mortal Kombat, tak? Ona była fioletowa. Milena, tak? Ona miała taki właśnie założony. No! Przy okazji fajny samuraj. Podoba mi się. W sensie ten kapelusz taki charakterystyczny, nie? Który tutaj jest po prostu unowocześniony. Dobra, pogadajmy. Looks like you brought guests. Very important guests. Can you open the door? Go. Oracle is waiting for you. See you soon, Rael. Tylko nie popadnij też w ten taki. Wow, this place. This is where the memories are kept, right? You've got a keen eye. That's right. The presence chamber is where memories are stored. The memories of those who couldn't make it back to Mother Sphere. Over here. No takie rzeczy, nie, takie postacie bardzo dają cyberpunkiem, co? I tym takim augmentowaniem, w sensie wszczepianiem sobie cyberelementów. Oglądaliście Cyberpunk Edgerunners? To anime, które było na Netflixie. Bardzo fajnie pokazywało to właśnie wariowanie postaci pod wpływem augmentowania się zbyt mocno. Tak. Łatwe to było jak flera. Nie! Ja dostałem epicki drop czerwony, nie możesz... Nie oddawaj... To moje. Chcę sprzedać. Myślę, że większość ludzi, która to widziała, się z tobą nie zgadza, patrząc na to, jakie to ma oceny. Ale ja też nie uważam, że było jakieś bardzo dobre. Po prostu fajnie przedstawiało świat tego cyberpunka, jak się faktycznie w niego grało i go lubi. Ja nie jestem jedną z tych osób z tym. What? No way! Is there really no other way to reach the nest? Czemu? Fusing four alpha cores together, you create something called a master core. Only with the master core will you be able to reach the very deepest corner of the nest. How
do you know all this? Thanks to my personal link to the facility on the surface. I can search anywhere and everywhere on Earth. All I require is the right amount of energy. That would also mean you'd be able to track down the Alpha Nativa. That's enough for introductions. Adam, please insert the hypercell. Okay. Ej, Boż, jaki zryw macie, ej. Nie grałem nigdy w Steamie. Znaczy, próbowałem, ale w tamtym czasie jakoś tak, nie wiem, miałem jakiś problem z odpaleniem jej, jak ona była popularna tak najbardziej. Nie wiem, chyba powiedziała Nightiba, nie? Czyli ta rasa tych kosmitów tutejszych. Nightiba. Ale nie, ale tak, nie grałem w Tibie, ja osobiście. W sensie, no nie udało mi się jej odpalić tak sensownie. Byłem wtedy takim bajglem, który, nie wiem, totalnie nie umiał w te rzeczy i nie potrafiłem tego odpalić. Hey, Lily, this way. Oh, it's so dark. I really... Już szczerze mówiąc, to ja byłem bardziej Unreal Tournament Team. Ale w Quake'a grałem trzy areny przede wszystkim. To był... dobry fan, żeby sobie postrzelać ze znajomymi. A teraz już bym nawet nie potrafił jakoś sensownie zagrać. Ja mam chyba nawet na Steamie kupione. No kiedyś z kumplem kupiliśmy, jak było na jakieś turbo przecenie za 5 zł czy 10. Wow! Wszystko świeci. Is this some kind of graveyard? Nie, to mój pokój streamerski. Zobacz te wszystkie LEDy. Carrying on this way, it can only bring darkness. Ave, please help us. W sensie, no, na razie wygląda na to, że wy możecie pomóc mi, więc ja chętnie pomogę wam. Taka wymiana. I'm glad I was able to do something. Tylko na tym się na razie opieram, bo kompletnie nie ufam temu Adamowi. Kompletnie. If the citizens ever want to wake up. Yes. We need 3 more hypercells if we ever want to fully rebuild Zion. Let's go back to Oklahoma and you can hear the rest of the story. Mar, outsiders. Thank you for your hard work. Thanks to you, the lives of tens of thousands of people have been extended. And my personal link is also stabilizing. That's great news! Does that mean we can figure out the location of the Alpha Nativa now? All the Elder's energy is still being directed at maintaining the cradle. Who are you? Oh, this here is Matt. Nie podobają mi się, szczerze mówiąc, animacje tych postaci na razie. Są bardzo ograniczone, moim zdaniem. Powinny być dużo bogatsze w dzisiejszych czasach. Na konsoli PlayStation 5 powinni się bardziej postarać, szczególnie z mimiką. Bo ja rozumiem, że to w dużej części są androidy, no ale mówimy tutaj o czymś, co jest zbudowane na podstawie ludzkich organizmów, nie? Ich twarze ewidentnie mogłyby być bardziej ruchliwe. Ruin of the past. Can we count on you to retrieve another hypercell from there? Of course. Eve, I'm sure it'll be of help. Yes. We have no other choice. To znaczy no other choice. Mogę robić Adam, co chcę. Lily, I'll be counting on you. Cały mój oddział został wybity. Nie mam połączenia z bazą. Jedyna osoba, z którą mam kontakt na dobrą sprawę, to ten Adam. Więc mogę robić co chcę. Ale akurat będzie tam dużo expa, więc chętnie tam pójdę.
Tak, no jeśli chodzi o jakąś realistyczną albo nawet pseudorealistyczną grafikę, bo nie oszukujmy się, tutaj to są bardziej takie właśnie, to Woltajny napisał, takie laleczki chińskie z twarzy, nie? No ale, czy mogę już skanować? Nie. A to znaczy, że pewnie nie powinienem jakoś specjalnie. I'm low. Seminole. Czy ty mnie podrywasz? The current situation in Zion is desperate, but I believe you'll be able to save us. Angel, I heard you contributed to resolving the problem with the hyperdrive. Tak. Keep it up, band. Teraz już możemy wejść w nadświetlną. As long as it benefits Zion. Ciąg za wajchę, czuj. No teraz już widziałem dużo tych projekcji z Unreal Engine 5, nie? Które są naprawdę już ciężko odróżnialne od rzeczywistości. Są takie rzeczy, na które można spróbować zwrócić uwagę, ale i one są coraz bardziej dopracowywane, no bo ten silnik to jest coś, z czego ludzie jeszcze uczą się korzystać. Nieprawdopodobne to jest. Może po prostu lubi... Nie powiem tego. To by było zbyt niebezpieczne i na tej platformie, i na YouTubie. I ordered a propulsion control board from a parts store called Sisters Junk. Can you go pick up the order and meet me back at the safe house? Feel free to look around the city while you do. Okay. I'm going to borrow Adam's workshop for a bit. I want to tinker. Ja mimo wszystko jestem dużo bardziej zainteresowany rozwojem VR-a. Jeśli chodzi o podnoszenie realizmu gier, no to ewidentnie moim zdaniem pójście w stronę VR-a tutaj jest bardziej przyszłościowe. No bo rozwijanie grafiki tak, żeby była bardzo realistyczna w grach, gdzie sterujesz myszką i klawiaturą, moim zdaniem już nie ma większego sensu. Bo to i tak wybija w jakiś sposób z realizmu, nie? Widziałem projekcję, w sensie widziałem, jak ta gra ma wyglądać. No byłem pod wrażeniem, ale jest dużo kontrowersji wokół niej, że już jest zbyt realistyczna i może przekładać się na zdrowie psychiczne niektórych ludzi, nie? Bardzo chętnie, tylko musicie mi ich wskazać, bo jak będę musiał łazić po całym mieście, to się... Super. No chętnie, ale ja bym... O, skrzynia. No i widzicie... ale nie mam skanera dostępnego tutaj. You're looking for sister's junk? Nie. Chcę się rozejrzeć. Anyways, been a while since I've seen an angel. Dzięki. Miło mi słuchać tych komplementów, chociaż rozumiem, że to jest jakaś typowa nazwa. Że zdążyłem zapomnieć. Albo na kompy. Angel. Oh Angel, please save us. Save us. Ja muszę znaleźć jakiś strój, gdzie ci ludzie przestaną rozpoznawać mnie jako anioła, bo mnie to tak denerwuje. Co to? Okej. Okay. Czy ja faktycznie zacząłem grać w Yakuzę? No to był taki Yakuza shit. Uwielbiam. O Jezu, ale ten humor mnie bardzo przekonuje, no. Może wydarzyć się coś miłego, zabrzmiało to jak coś dla zboczeńców. Czas zacząć szukać. Gdzie są wszystkie puszki? Nie, no jestem za młody, żeby nazwać się starym zbokiem. Więc muszę być teraz normalny, bo jestem dorosłym człowiekiem. A, Dios, tak, słuchałem dzisiaj Zebo, jak właśnie wspominał o tych rzeczach. Zresztą wczoraj na TikToku już zdążyłem się zorientować, że takie rzeczy się dzieją.
I to chyba nie tylko Gimpera, ale tam miał być jeszcze Konopski pozwany i Mateusz Spysiński chyba? Nie każdy na pół miliona miał dostać pozew. No powiem zupełnie szczerze, że tak jak śledziłem tą sprawę i oglądałem filmy wszystkich trzech panów, nawet Spysińskiego, którego na co dzień nie oglądam, bo no, przestałem w pewnym momencie, jakoś tak za dużo tych kanałów komentarzy było w moim życiu. Czekajcie. No to tam nie za bardzo jest co pozywać tak szczerze. No Konopski ma ten swój taki styl, który faktycznie jest dość agresywny, ale nie sądzę, żeby pozwalał sobie na takie wycieczki. Detektywa Rutkowski, co? Ale Rutkowski też tam coś o tym diozie? Bo akurat tej części tej historii nie znam. Co Rutkowski ma do tej całej sytuacji z diozem? No będzie mnie to bawiło za każdym razem tak samo. Mega. O nie. A, to nie miałem pojęcia. No ale widzisz, tutaj zawsze w tych pozwach to chodzi też o to, że to są wypowiedzi publiczne, nie? Gdyby Rutkowski się wypowiedział w jakimś dużym programie, to prawdopodobnie też dostałby pozew. Chociaż tacy ludzie... Nie chcę za dużo mówić, bo jestem... Jeszcze coś przypadkiem się zszotuje, pójdzie wiralem i zaraz ja dostanę pozew, a ja nie mam się jak bronić. Od diozu. No ale no, tacy ludzie są, próbują być, wiesz... Próbują też robić to zamieszanie. Teraz ostatnio się to robi coraz popularniejsze, jak tam była najpierw ta sytuacja z Janoszek, która Stanowskiemu zabroniła publikacji materiału, potem ta seksmasterka Lil Masti Gimperowi też pozew rzuciła i tam musiał zablokować materiał. Generalnie to wszystko jest po to też, żeby na chwilę odzyskać jakąś część. Na chwilę odzyskać jakąś część swojej reputacji. I potem, żeby to zaginęło, nie? Barry prowadzi dziwny sklep o nazwie Ubarego. Hit. I love it. Nie lubię takich hubów za bardzo. W sensie już wolałbym, żeby coś mnie totalnie wybiło z imersji, ale było po prostu, nie wiem, jednym pasażem handlowym z czterema sklepikami. Bo zwiedzanie całego tego hubu to jest coś, co i tak zrobię, bo jestem świrem na punkcie zwiedzania lokacji. Masz coś ciekawego do powiedzenia? Ty nie chcesz ze mną gadać, dobrze. A jest to okrutnie nudne. W sensie to miejsce jest ładne i ciekawe, ale jest tutaj za mało postaci i one nie mają specjalnie dużo do powiedzenia. Dobra, jak ją włączyć? Aha, tak. O, no i dobra, to jest trochę łatwiejsze. Przynajmniej teraz widzę, gdzie mogę skręcić. Oni mówili pierwsze schody na prawo i że to jest... to miejsce, gdzie mam misję główną, to jest... A, nowa misja, a to jest misja główna, tak? Tak, misja w toku, tablica ogłoszeń. A tu nie mogłem przejść wcześniej, dobra. W każdym razie teraz zwiedzimy sobie to miejsce. No to dlatego zniknął w pierwszej części. O, Barry z Resident Evil. I teraz prowadzi sklep z różnościami, który nic nie sprzedaje. Mogę tylko zakończyć z nim rozmowę, nic więcej. Nieprawdziwe plotki o strażnikach. Dobrze. Forgive me. I will... Ale co? Czemu tu jest creepy typ, który wygląda dosłownie jak z cyberpunka z tym cyber czymś na głowie? Mówi, to wszystko moja wina i jest tutaj mnóstwo misiów pluszowych. Jeśli to nie jest creepy sceneria, to ja nie wiem, co jest, nie? Czy tutaj była szkoła, jakieś dzieci wymordowali? Boże, Pascal z Nier Automaty. Jezu, Pascal z Nier Automaty. Niech zje sobie sam. Drzazgi? Czemu ja nie mam tu skanera? Ja muszę łazić jak głupek. Ty nie masz nic ciekawego do powiedzenia, prawda? Totalnie nie masz. No i po co w ogóle jest opcja rozmawiania z nim? Żeby zmarnować mój cenny czas, którego nie... Telefon?
A to szybka podróż. Okej. Okay. To fajnie. Ogólnie, gdzie jestem? A, tu. Dobra, to też mnie nie było. Mogę sobie tu wejść. Ale najpierw wejdę... Mogę wejść na ten warsztat? No. Great. Serio, wszedłem tutaj po nic? Świetnie. Teraz się okaże, że nie mogę stąd wyjść. Nie no, były tu skrzynki do zniszczenia, więc ewidentnie było to miejsce, do którego można wejść. Gra, dobra, udało się. Tam na górze na pewno coś jest. To jest po to wszystko. Wierzę. Nie, nic tam nie ma. Dobra, nieważne. Ciekawe, jaka to szybka podróż, czy słuchawka się powiększy. No wiesz, mówimy tutaj o Azjatach. Takie rzeczy się dzieją w azjatyckich grach. Jeszcze nie korzystałem z szybkiej podróży, ale mogę zaraz to zrobić z ciekawości nawet. Dobra. Angel, you're not allowed to use the Exile's passage without permission. To mi pozwól. Even if it's you, I can't give you special treatment. No, just fuck you. Serio? Już naprawdę mógłbyś sobie darować. Dobra, szybka podróż. Great. Zobaczmy, jak wygląda szybka podróż. Aha. No cóż, no szybko się przeniosłem. W sensie, może to działa jak... nie wiem, jak działa. Nier Automata miała fajny system, jeśli o to chodzi, bo ona miała taki system, że wchodziło się do takich, nie wiem jakby to nazwać, no wyglądało to jak lodówka generalnie i się pojawiało w innym miejscu, w innej lodówce. A to dlatego, że no generalnie bohaterką... Okej, okay. A mogę faktycznie być terczyńcą w tym, czy... Ciekawe, czy mogę się dołożyć do tego projektu. Wchodziła do takiej lodówki, a działało to na takiej zasadzie, że no, ona była androidem, więc wchodziła do tej lodówki, jej dane były zgrywane i wrzucane w innym miejscu do innego ciała. To nie była ta sama to be z w jednym miejscu i w drugim miejscu. To było inne ciało z tymi samymi danymi w głowie, nie? Na takiej samej zasadzie się przenosiła na stację kosmiczną, która była główną bazą wypadową. Tak się pokazywało mapę. Tutaj pójdziemy na końcu, bo chciałbym jeszcze zajść tu, a co za tym idzie, musimy iść tu w lewo. Aby zobaczyć, co to w ogóle jest. Siemano! Lodówka z możliwością teleportacji. No jeśli mielibyśmy osiągnąć jakąś najszybszą formę podróżowania, to tak byłoby chyba najszybciej, gdyby udało się zgrywać jakieś... wspomnienia, całe dane z naszego mózgu i po prostu wrzucać do innego ciała, które byłoby w teleporterze. No tylko musielibyśmy się wtedy przemieszczać z organizmu do organizmu, ale... No jest to jakiś taki pomysł z czapy w ogóle, nie? Americano! Aż bym się kawy napił. Jeszcze ten dźwięk. Tirim! Jakie to jest głupie. No ale takie typowo azjatyckie, nie? Ja to lubię, no lubię takie rzeczy. Gdzie idziesz? Nie zostawiaj mnie, proszę. Co jest? Awaria pompy, respirator, moje smutne serce, wszystko. Gdybyście nie wiedzieli, o co chodzi, chodzi o płacz, problemy z oddychaniem i... No i no, to akurat smutne serce, no to smutne serce. Po prostu. Podłącz się do mnie, jak w dniu, kiedy się poznałyśmy. Czy to jest książka dla nastolatek w wydaniu androidowym? Czyli po prostu... No nie wiem, pornos? Mogę tu wejść? Nie mogę? Tam ewidentnie coś jest, chciałbym tam wejść. Może od dupy strony, nie?
Czy to jest kolejna puszka? Tak! Co teraz? Może chipsy? Dajcie mi chipsy. No halo. Jeszcze raz. Na pewno jak wystarczająco dużo razy uderzę, to coś wypadnie. Za mało punktów w siłę mam. Za czwartym razem coś wypadnie. Dobra, do 5 razy sztuka. Nie. Może jak uderzę. Denerwuje mnie, że mogę to wcisnąć i nic się nie dzieje. Dobra. Co to? Coś było. To jest puszka? Coś tu mogłem kliknąć. O, tu jest. Dobra, no tego już nie będę czytał, bez przesady. Tu i w lewo. O, coś tu się świeciło? Szukam puszek. Bo jak to nazwali? Jak zbiorę wystarczającą ilość, to wydarzy się coś miłego. Chcę wiedzieć. Dionizos C. Jak ona za którymś razem zrobi daba, to ja to odinstaluję. Przyrzekam. O. Okej, mamy sklep. Sprawdź. This facility is in need of repairs. Anyway, it should be useful in understanding the current status of the city. Okej. Dobrze, rozumiem jak działa tablica ogłoszeń. Mogę wziąć wszystko. Szukam brata. Melina. Gdzie była Melina? Ostatnio jak w coś grałem, to gdzieś była Melina, nie? Tak, no przecież. W Elden Ringu była Melina. Tajemnicza postać, o której chciałem się więcej dowiedzieć przez całą grę i kompletnie nic mi o niej nie powiedzieli. Musiałem oglądać wyjaśnienia lore tylko po to, żeby się dowiedzieć, że i tak nikt o niej nic nie wie. Dobra, zgubiłam brata, okej. Okay. Mogę wygrać Bitcoina. Przepraszam, Bitcoina. Łe, ale nuda. Może ktoś chciałby się ze mną pobawić. W co gramy? Ja dam ci do rozwiązania prostą mamigłówkę, a ty spróbujesz ją rozwiązać. Jeśli wprowadzisz poprawną odpowiedź do urządzenia wejściowego przy windzie prowadzącej do komnaty obecności, dam ci nagrodę. Tylko bez zgadywania, dobra? No dobra, tylko... Zaraz. Naprawdę koty wciąż żyją na tym zrujnowanym świecie. Oczywiście, bo koty zawsze przeżywają. Nie graliście w Stray? Nie spoileruj! Ale tak, Melina to jest raczej nazwa na standardowe miejsce posiadówek Dażuli. Ale chodziło mi o imię postaci z gry. Poszukiwanie kota, super. Znajdźmy kota. Chcę zobaczyć kota w apokaliptycznym świecie. I nie chodzi mi o kota ze Straya. No to co, mam ją zeskanować? No to chyba nie jest zadanie dla mnie. No dobrze, wziąłem wszystkie zadania. Zrobimy je wszystkie, słuchajcie. Wszystkie. Co ty chcesz ode mnie? Ah, Angel. Lovely to meet you. You don't seem very likable. Daję głowę, że ta postać będzie jedną z głównych, jeśli chodzi o Rule 34 w internecie. I'm Roxanne. Consider me a kind of info dealer. Info dealer. Yes. Dziękuję. Bardzo mi miło. Mi się je świetnie prowadzi, bo po prostu mówię to, co normalnie bym powiedział sam do siebie. Oh, I do like this, Angel. You really are my favorite customer. Sklep, tak, już, pogadałaś sobie, fajnie. Czy ja mam tutaj poziom miłości, czy ja gram w dating sim w tej chwili? No come on! Poziom relacji z nią. Dobrze, to mogę kupować za rzeczy. I za ile? Terraformacja jak Marsa. Terraformacja Marsa, to się nazywa ta gra planszowa? Uwielbiam ją. Zawsze zapominam. Terraformacja? Chyba Terraformacja. Azjaci uwielbiają dating simy. Ja mnóstwo też przeszedłem dating simów swego czasu. Bo to były takie interaktywne książki, a te historie, ja lubiłem romanse w ogóle. A jakoś tak czytanie książek romantycznych mi nie leżało. Zawsze po prostu grałem w dating simy.
Ja kiedyś oglądałem w ogóle dużo romcomów, jeśli chodzi o anime, więc lubię to, że tych romansów to jest dużo. Dobra. Mogłoby w jakiś sposób pomóc. No fajnie, można włączać wieże, super. Informacje o puszkach. Kupuję informacje, które są bezużyteczne, ale może coś ciekawego się wydarzy. Szalony dron. Omijasz dating simy? No, w sensie dla mnie dating sim to jest tak jak, trochę jak z książką, nie? Podnoszę książkę i to jest jedyna rzecz, którą jak zaczynam, to niekoniecznie ją skończę. Bo to jest na tyle czasochłonne, że po prostu czasem mi się nie chce zaczynać i... Znaczy, docierać do końca. Bo jak jest nudne, to po prostu się nie opłaca. Ale są dobre dating simy, w które aż przyjemnie było się zaangażować. No tylko, że jak ja się zrobiłem starszy i zacząłem mieć własne, prawdziwe relacje, no to też, nie wiem, te dating simy mogłem sobie zrobić w prawdziwym życiu, że tak powiem, nie? Trochę testować. Oczywiście z pełnym szacunkiem, no bo te historie w dating simach czasem są konkretnie odklejone. Ten dron nie jest po prostu szalony. Medytuje nad egzystencją, próbując ustalić swoją tożsamość. Chcę z nim pogadać. Ja chcę pogadać z dronem, który medytuje. Podważa sens życia. Zwiększenie sympatii. Aha. No tak, ona jest sklepikarzem, więc jak się z nią lubisz, to... Information is gold, silver and jewels. Take a look around. Czy to są stroje? Ja chcę kupić stroje. Tak, chcę kupić te stroje. Oba kupuję. Dobrze, tak, cieszę się. Dobrze, cieszę się, no. A to co? Notatki na temat protokołu Eve. Okej. Celowo uczyniła anioły całkowitymi kretynami. Nie porzuca kolejnej kolonii, ponieważ ci, którzy pozostali na powierzchni, nadal mają do odegrania jakąś rolę w jej planie. Matka Sfera jest nieomylna. Wszystko zostało zaplanowane w jakimś celu, którego nie znamy. Przypuszczam, że Matka Sfera przeprowadza jakiś eksperyment. Chcę zobaczyć, jak takie niekompetentne anioły będą rozwijać się na Ziemi. Może próbuje stworzyć naprawdę nową ludzkość dla dobra naszego gatunku. I to jeszcze pewnie taką... W sensie to już nie jest w tekście, to pewnie jeszcze taką, która jest totalnie łatwa w kontroli. Ja mam wrażenie, że będzie tutaj dużo paralel do stanu obecnego świata. No, kod modlitwy. Ja znajdę to gdzieś w przypadkowym miejscu. Ej! Poziom sympatii mi wzrósł. Czy to oznacza nowe stroje dla Eve? Yes! Dawaj mi nowe stroje dla Eve. Ja. A mogę kupić oba? No to kupuję oba. Mamy już dużo strojów dla Eve, zaraz pójdziemy ją przebrać. Tak, no to tutaj to... Ta notatka brzmi jak wyciągnięta żywcem z Attack on Titan, że zaczęli rozpoznawać, dowiadywać się więcej o Nightiba, po prostu porywając kolejne egzemplarze. Gazeta Zionu. Jak możesz być tak piękna, Boże. Bardzo mi się podoba to, jak to jest określone przez takie nazwy robotycznych części, czyli tak samo jak wcześniej było z tym oddychaniem i problemami. Małe ogniwo ciała, wąska struktura stopu, jaka gładka osłona. Jak możesz być tak piękna? Czyli w skrócie to jest... Do zwykłej dziewczyny to by byłoby, że jesteś drobna, szczupła i masz bardzo gładką skórę. Jak możesz być tak piękna? Zabieraj łapy. To jest gwałt opisany, rozumiem. Nie podłączaj się do mnie. Jesteś tak delikatna jak szkło, szczególnie twoje wspomnienia. Matko Sfero, pomóż mi. O Jezu, przepraszam. Tak, mi się też podobało. Czytanie tych notatek jest doskonałe. Nigdy nie czułem takiej radości z czytania notatek w grze. Już naprawdę zabawne były te rzeczy. No, na część zaawansowane, to dobra, okej. Okay. Jak będziemy... Gdzieś blisko teleportu to się przeniesiemy, żeby przebrać tą Eve trochę. Bo chyba nie mogę jej wyposażyć tutaj, nie? Czy mogę ją tutaj przebierać? Halo, gdzie są moje stroje? Co ja kupiłem? No nie rozbieraj jej, no... Come on! Czy ja muszę jeszcze wykraftować te kombinezony teraz? Może muszę. Zobaczymy.
Nie grałem, znaczy w dzieciństwie grałem w DuckTales na NES-a. Odkąd byłem dzieciakiem, to nie miałem z tym do czynienia, a też nigdy tego nie przeszedłem w całości, jako dziecko. Więc z przyjemnością zagram, jako że też grałem ostatnio w Chippa i Dale'a, no to naturalnym następstwem byłoby zagranie też właśnie w DuckTales, które było takim pierwowzorem dla większości gier disneyowskich na NES-a, nie? Już to klikałem. No dobra, to spadnijmy tutaj. Ja bym się jeszcze przeszedł wzdłuż tej ściany i poszedł tutaj, żeby się przebrać. Może uda mi się wykraftować te stroje. Dobra, już nie marudź. Puszka! Yeah! Weissbier! Ona nawet musi się pochylić, żeby pokazać tyłek, jak czyta książkę na półce. I ta animacja jest tak przeklęcie długa. Czemu? Tak, to są trochę podziały jak w Attack on Titan właśnie, gdzie mamy ludzi, którzy są na miejscu, w kolonii, a są ci, którzy wychodzą na zewnątrz i ludzie różnie na nich patrzą. Tam to byli zwiadowcy, nie wiem, czy oglądaliście Attack on Titan, ale... Bardzo podobna tutaj widzę struktura jest, przynajmniej była swego czasu. Bo teraz ten Zion chyba się trochę zamknął na zewnętrznych ludzi. Chciałem złapać dobry kąt. Z przodu, nie z tyłu. Rzucić żarcikiem. Ile zarabia mechanik samochodowy? Odpowiedź to 4 koła. To świetny pomysł, muszę tego spróbować na moich kazaniach. To było kłamstwo. Niech Nightiba zjedzą was żywcem, oszuści. Opowiedział żarcik. No przecież to aż się prosi, tak się dobrze czyta te rzeczy. Ja wiem, że to pewnie jest turbo nudne do oglądania, ale ja uwielbiam takie rzeczy drobne. Dobra, czy chcecie mi powiedzieć, że jak się tam przejdę, to po prostu będzie tam ten kot kropka i muszę go tylko stamtąd wziąć? Czy wy zaznaczyliście mi tego kota na mapie po prostu? Powiedzcie, że tak było. Idę po kota. Chcę zobaczyć kotka. Nie lubię kotów. No i miałeś mnie prowadzić do tego kotka i co? Tu jest ten kotek? O, jest kotek. Czy kotek nie żyje? Aha. Nie, to jeszcze nie. Przejdę się do tablicy ogłoszeń, jak jeszcze zrobię to drugie, co mam zrobić. Bo mamy tu jeszcze to. O! Aha! Dobra, czyli tutaj muszę wpisać ten kod. Czyli muszę go jeszcze wymyślić. Siódemka się zawsze zmienia w tę samą cyfrę. Bo to jest 6 cyfr do 6 cyfr. Dobra. Czyli tutaj mamy siódemkę na trzeciej pozycji, a tutaj piątkę. Tutaj mamy siódemkę na szóstej pozycji i szóstkę. Aj, aj, aj. Nie. Nie gadajcie. O nie. Dobrze. Już kumam. 30, 42 i 72. Jej! Dobra, udało się! Too easy! Spędziliśmy tu 15 minut. Too easy. Dobre too easy. No dobrze kombinowaliśmy. Tylko ta końcówka, zastanawiałem się jak działa, to była po prostu suma dwóch poprzednich. Ja rozkminiałem to na tyle sposobów, ale nie pomyślałem, żeby cokolwiek dodać.